Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Schweigert były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a my dziś mówimy o tym, że złodziej wreszcie ma szansę zostać ukarany. Ryszard Czarnecki usłyszał zarzuty chodzi o tak zwaną sprawę kilometrówek. Prokuratura okręgowa w Zamościu. Postawiła byłemu europosłowi, chyba chodziło o prokuraturę regionalną, bo już to przez te, te zmiany to już okręgówek już nie ma, chyba. Ee, zarzuty chodzi o tak zwaną sprawę kilometrówek. Śledczy zarzucają mu doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości. Czaręcki został przesłuchany w charakterze podejrzanego i e, nie przyznał się. Chodzi o nadużycia wykryte przez OLAF, czyli Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych dotyczący rozliczeń z Parlamentem Europejskim od lipca 2009 roku do czerwca 2014. Dodano, że po wygaśnięciu mandatu europosła podjęto decyzję właśnie stracił im, przestał mieć immunitet, który go chronił. Podano, że łączna wartość szkody wynosi 203 167 000 euro, przy czym z poczynionych ustaleń wynika, że podejrzany zwrócił pokrzywdzonej instytucji kwotę 104 tysiące euro 576. Czyli Szanowni Państwo, około połowy zwrócił. To też jest Szanowni Państwo szokujące, że Czarnecki jest tak bezczelny, że w czasie tego, że nie dość, że korzystał, z immunitetu, który zagwarantował mu Ziobro i Kaczyński, immunitetu polegającego na tym, że prokuratura nie wnosiła o uchylenie jego immunitetu i nie stawiała mu zarzutu. Zobaczcie, jakie to są po prostu obudne skóry i tak dalej, bo to jest wyjątkowo, wyjątkowo szkodliwe społecznie przestępstwo. To jest coś, co ja, proszę państwo przeczytajmy, bo to jest, jest, jest ciekawy tekst, Szanowni Państwo, sprzed trzech lat, z Rzeczpospolitej i właśnie o tych ustaleniach śledczych. Już, uwaga, Szanowni Państwo, trzy lata temu. Zdaniem kontrolerów OLAW w rozliczeniach służbowych wyjazdów Czarnecki wykazywał, że dojeżdżał do Brukseli z Jasła, tam też miał wracać, gdzie miał swoje mieszkanie po zmarłej w 2005 roku mat matce. Unijni urzędnicy ustalili, że Czarnecki nie mieszkał w tym mieście, tylko w Warszawie. Poza tym Jasło pod Karpacie nigdy nie było okręgiem wyborczym posła, startował z okręgu Kujawsko-Wielkopolskiego, -wielko a ostatnio z Warszawy. Odległość z jasła do stolicy to około 340 km, więc o taki dystans Czarnecki powiększał sobie kilometrówkę. To jednak drobnostka w porównaniu z tym, co wykryto analizując te zwrot kosztów. I tak na przykład, tak było z fiatem Punto Cabrio. W rozliczeniu Czarnecki wpisywał, że podróże odbywał w nim w lutym 2012 roku. Tymczasem właściciel pojazdu stwierdził, że samochód 11 lat wcześniej, w roku 2001, został rozbity na tyle poważnie, że nie nadawał się do jazdy i został zazłomowany. W innym wypadku ustalono, że osoba, z której auta miał korzystać Czarnecki, stwierdziła, że nigdy nie prowadziła żadnych usług transportowych, nigdy żadnego posła nie przewoziła i że go nie zna. Eee, no to jest po prostu. Czyli mm, eee, bezczynności, może. A... Tak, to jest Tak, jest szczyt bezczynny. Nie, to jest, wiecie państwo, to jest po prostu, ale on tam jeszcze oprócz tego został też złapany w innym wątku na wyłudzaniu pieniędzy na, na pracownika, który u niego nie pracował w biurze. To znaczy pensje wysyłano, natomiast ten człowiek się w ogóle nie pojawiał. Czarneckiego pogrążyli jego asystenci, bo linia obrony Czarneckiego jest taka, ja nic nie robiłem, nic nie przygotowywałem. E, moi asystenci podsunęli mi do wypełnienia moje takie oświadczenie. No i to jest błędne oświadczenie, no ale to nie ja, tylko oni. No oni oczywiście przyszli zeznali, że wpisali do tych oświadczeń to, co im Czarnecki kazał wpisać. E, wiecie Państwo, to jest też o kondycji trochę polskich mediów, bo Czarnecki przez te ostatnie nie, Trzy lata, gdzie już jest jawne. Sprawa jest znana niby od pięciu, ale trzy lata po tym, jak Rzeczpospolita i inne media opisały wtedy po prostu to złodziejstwo, no on przestać, przez, powinien przestać być w ogóle zapraszany do e, programów, do, żeby uczestniczył w życiu e, e, publicznym. Pan e, Andrzej Stankiewicz go bardzo ładnie zapytał, ale tylko raz. Zapytał go o tą sprawę. My uważaliśmy, że on powinien być pytany o to za każdym razem. Zapytała te, też go o to pani redaktor z Radia Z. W tej chwili mi nazwisko uciekło. Może mi się przypomnieć w ciągu tego. I to była też taka, takie dwie sprawy, w których go zapytano. On się zmieszał. Natomiast. Nie wpłynęło to na, że nie miało żadnych konsekwencji. Przez kolejne trzy lata media, duża część mediów, zapraszały złodzieja, <laughs> prymitywnego złodzieja, szanowni państwo, bezszczelnego złodzieja do siebie, żeby się wypowiadał i moralizował. A jeszcze przypomnijmy, że ja nie wiem, czy on w ogóle, bo on jeszcze miał. Sprawę z, 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 z takimi bardzo kontrowersyjnymi rzeczami ze związkiem siatkówki. Najpierw tam się pojawił, miał, obiecywał, że nie będzie brał kasy. Potem tą kasę zaczął brać. Potem, uwaga, zaczął też rozliczać e, przejazdy w związku z siatkowym. Ja bym sobie życzył, żeby prokuratura sprawdziła, czy przypadkiem on dwa razy nie rozliczył e, tych samych rzeczy w Parlamencie Europejskim i w Polskim Związku e, Piłki te, te siatkówki, przepraszam no bo to, jest, bo, bo to, bo to jest prawdopodobne znając, znając tego kolesia, ale to też jest po prostu yy, no... promowany przez innymi A to jest A Wiecie <laughs> państwo, europosłowie naprawdę zarabiają gigantyczne pieniądze, żeby jeszcze, żeby jeszcze kraść. Pierwsze, bo to jest, szanowni Państwo, no tam europoseł zarabia około 50 tysięcy, plus do, do naprawdę dostaje równie godziwe pieniądze na prowadzenie biura, które ja nie, oczywiście nie nakłaniamy do nikogo do tego, nie, nie wyciągamy też pochopnie wniosków, ale większość. Tych, po prostu nie, może inaczej, może nie większość, duża część ludzi i tak sobie, tak to organizuje, żeby jeszcze mieć korzyści z biura, no bo to zawsze bliskich znajomych. Nie ma formalnie zakazu zatrudnienia przecież krewnych, więc tam się po prostu pojawiają rozmaici asystenci z dużymi pensjami. I żeby do tego wszystkiego jeszcze kraść, myśmy się wszyscy śmiali z tego samego klat z Jacka Kurskiego. Bo Jacek Kurski robił to samo, co robił Obatel, bo na taką maksymę czarneckiej, ale inaczej. To znaczy on naprawdę jeździł po prostu tym samochodem. Wszyscy się śmieli, że oni po prostu jeździli tymi autami po wszystko. I były takie klimaty, że Kurski po prostu jeździł do Brukseli. Nawet niektórzy mówili nam, że aby nie wydawać tej diety na nocleg, to jeszcze przesypiał się w samochodzie, podpisywał listę i, i wracał. No więc, ale wiecie państwo, to tu przy, ok, naciągane, kompletnie e, niezwiązane z byciem europejskim. Zupełnie inaczej powinien ale funkcjonować Przynajmniej, le, przynajmniej Lege Artist nie, tak. nie łamał prawa. Ale ten to jest wyjątkowa bezczelność. I wiecie państwo, e, to jest też złapany za rękę. On sobie po prostu mówił, no, no sprawa pana, pana Hoffmana i jego, jego kolegi, gdzie rozpisywali kilometrówki, lecieli samolotem, to, to było powszechne wpisie. powszechnym wpisie, po, powszechny wpisie. I teraz mamy tą, tą sprawę szefa PKO, który mówi, że nie sprawdzać faktur, że nie wolno, żeby się oddzielić od niego. To, to jest jeden, jeden typ. I, I co to charakteryzuje? Charakteryzuje to, że do tej pory był garaż z archiwum Sprawy. I pan Kalenski był pewien, że dopóki będzie PiS, to będzie taki Ziarkiewicz czy ktoś inny, który będzie tę sprawę trzymał u siebie w garażu. A mnie na przykład przez rok bez wizyń, bez telefonów, wcześniej, wcześniej mnie terroryzując, tak. I, i, I maltretując. No wiecie Państwo, torturując, przepraszam. I to jest, to jest niebywałe. To, że teraz oni krzyczą, żeby te wszystkie gremia międzynarodowe ich obroniły. To, że oni teraz się do Rady Europy odnoszą, tak jak, tak jak pan Romanowski, do immunitetu tutaj... Przypomnijmy sobie, w jaki sposób były, były yy, traktowane i OLAF i, i, i te wszystkie instytucje, kiedy wychodził ziobro i ziobro mówił, że nie, no to w ogóle nie ma mowy o tym, żebyśmy jakieś umowy poddali, żeby O który miałby coś kontrolować, że nie będzie tutaj kontrolował naszej prokuratury yy, i Rzeczywiście tak jak opowiada, tak, tak, tak jak Janek w tej chwili Państwu mówi, no, patrząc na te występy Czarneckiego w różnych mediach, gdzie aż gotowało się od komentarzy, weźcie jak to jest możliwe, żeby ten człowiek był i wypowiadał się w tonie jakiegoś moralizatora, autorytetu moralnego, komentatora, no dajcie spokój. Nie, było mnóstwo dziennikarzy, którzy nawet nie potrafili zadać mu te, tych pytań. Ja na podał przykłady dziennikarzy, którzy już po prostu no, nie wytrzymali i te pytania mu zadali, jak on to może robić. A on, widzicie, macie założywe ryby, ja to on po prostu odpowiedział, że tutaj nie ma takiej sprawy. I zobaczcie, co on dalej robi w prokuraturze. Prokuratura stawia mu zarzut na jakąś kwotę, a on mówi nieprawda bo Unia Europejska stawia mu zarzut tylko na część tej kwoty, ale tamci e, ludzie z OLAF-u nie mieli dostępu do pełnej dokumentacji, a część ludzi z prokuratury miała dostęp do pełnej dokumentacji i sprawdziła rzeczywiście, ile tych rzeczy było. To tak jakby szczelny złodziej, wiecie państwo, okradłby jakiś duży magazyn i w, te, i, i w tym magazynie później stworzył e, taką sytuację, że nie można de facto dopatrzyć się strat i Zamiast być yy, skruszonym, że dokonał takich poważnych rzeczy, takich, takiego przestępstwa, to on jeszcze się śmieje i mówi: Nie, przecież nicie reszty. Przecież reszty to ja tyle, zapłaciłem, jest okej. Okay. I tłumaczy się jeszcze no, w sposób, yy, łagodnie mówiąc, dziecinny, gdzie mu tę sprawę, o której mówi Janek, tym za zatrudnianiu jakichś ludzi. Yy, Niezgodnie z, z, z prawem, po prostu fałszując dokumentację. Sąd walić tą sprawę, ponieważ prokuratura e, złożyła akt oskarżenia nie do ludzi, którzy rzeczywiście byli winni, tak jak przykład Czarnecki, tylko znaleźli jakiegoś człowieka, którego oskarżyli: jakiegoś człowieka, który w tej sprawie funkcjonował, ale nie powinien mieć zarzutów. Sąd, to się rzadko zdarzało, że tam na ten sąd spojrzał, przeczytał i powiedział, nie, 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 do widzenia, no z tym, tutaj, tutaj nie może być tego aktu oskarżenia, tego nie przyjmuję, bo to jest zupełnie inna sprawa. Tutaj inni ludzie są winni. To pomyślcie Państwo, jak to było bezczelnie robione i stąd to poczucie bezkarności. No i teraz jak wczoraj oglądamy, jego Pana szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który został, że tak powiem, de facto przycholowany przez Sasina, to jest bezczelny. Brawo panie rektorze pan, pan pana Piesiewicza po prostu tam wybatorzył. I, i, i zobaczcie tę bezszczelne. Ja już nie mówię o tym. Bo może nie oceniać, jak ten facet się ubiera, a wygląda, jak on tam przychodzi i jak to jest, no oni tak, tak, tak robią. Jak dostają parę groszy, to właśnie tak funkcjonują. W jakichś poważnych miejscach uwierzcie, szanowni państwo, u ludzi, którzy nawet dysponują olbrzymimi pieniędzmi, miałem tę przyjemność bywać w tych miejscach, byłby traktowany, jakby to porównać dla świękt, którzy obrażą, no jak taki disco w teatrze. No w jakiś filmie Tak tam im się wydaje, że te, ten kod yy, ubraniowy, ten kod zachowania, pokaz, to co, co robiło bajtek, też to nagle pokazuje ich, ich jakiś status społeczny zwiększony. bo to już nie chodzi o ten majątkowy, bo dla nich to jest kosmos. Naprawdę to te pieniądze przy pieniądzach, które mają ludzie na świecie i którzy tego nie pokazują, są żadne. Oni szaleją. Oni, oni dostają, tak jak mówi, yy, Piotrek Tymochowicz mówi tak zwanego dolca. Tak, tak, tak to wyglądało. I powiem, powiem Państwu, że dalsze rozstrzyganie tych spraw, ta buta w ataku na ministra Mitrasa jest takim, Takim samym zachowaniem, jak działania Czarneckiego. Zobaczcie, przecież temat Czarneckiego był wałkowany już przy taśmach z Sowy. Już było to już o tym rozma, rozmawiali, rozmawiali tam ludzie, że Czarnecki swojego syna angażował. E, A to, to, było, to, było, w ale to, to była Tomko, ale to, było, to jeszcze była powiedzmy sprawa uprzejmości jak ta historia jest warta. Do... Tam zostało wykazane, że on jest nieudacznikiem, i już proszono, żeby on w banku, do banku się nie nadaje, nie, bo nie jest inaczej. Ale... Ja tak. e, e, ta, ta mogę rozmowa... dostać kredyt, tym się nie, nie, ale to nie, nie, to nie oddaje tego, to, co to wydarzyło. Szanowni Państwo, jest rozmowa pana Morawieckiego z, panem, z jego bliskim przyjacielem, panem Jagiełu. Panowie byli wtedy, jeden rządził w PKO BP, drugi rządził w Banku Zachodnim. Ten oczywiście Banku Zachodni zmienił się nazwę na Santander Bank, to jest, to był właśnie Morawiecki. I w czasie rozmowy zadzwonił Czarnecki i się wgrał w tą nagrywaną, podsłuchiwaną rozmowę. I pytał się o syna. I o co chodziło? Generalnie z tego, co dzwonił Czarnecki. To było tak, że Morawiecki dał mu jako kumplowi poznajomości możliwość spróbowania pracy w banku. Natomiast ten oczekiwał, szanowni Państwo, to jest bardzo ciekawe. On oczekiwał, że ta praca dla syna nie będzie wymagała od niego pracy. Nie musi przychodzić i później. Nie, do... on właśnie do niego nie, nie ten i ten kredyt, szanowni Państwo który na końcu wrzucił Morawiecki, no to była taka pina, no że na zasadzie nie no chłopie, jak ty chcesz pracę, do której nie musisz przychodzić i nie musisz pracować, bo on sobie inaczej wyobrażał. No, generalnie przesłanie było takie, że no Przemek przychodzi do pracy, a tu mu każą pracować. Załatwiłeś pracę i jeszcze trzeba robić. Nie gdzie jest biznes? To jest, to jest, szanownie, szanowni Państwo, odsłuchanie tej rozmowy pokazuje koncepcję, która została bardzo szeroko spopularyzowana w y, PiS za tej ich nowych rządów, gdzie mamy kilkaset etatów, o których już wiemy, że ludzie w ogóle nie pojawiali się w pracy. On później został posłem, Janku. To, to jest, jest koncepcja tak, tak, tych działań. Tak, a jeszcze teraz, jak nie został posłem, to, zosta to wybrali go radnym. Tak. Słuchajcie Państwo, no, teraz się leni za trochę mniejsze pieniądze, no, więc to, to też jest. No, no właśnie wszystkim właśnie e, e, Roman Giertek napisał, że to jest po prostu nieludzki kraj, w którym wsadzają ludzi do więzień za jeżdżenie kabrioletem e, w zimie. E, więc to jest. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz: ktoś dopisał się i porywają dzieci do izby wytrzeźwień z przystanków autobusowych, bo panu Ryszardowi Czarneckiemu, właśnie uratował, młodemu jego synowi, uratowano życie panu Przemysłowowi Czarneckiemu, no bo narąbał się jak stodoła po żniwach. No już w takiej porze już nieletniej i poszedł spać na przystanku, gdyby go zostawili, to pewnie rano by po prostu tylko stwierdzenie zgonu nastąpiło. Pamiętajmy, że długo też nie mogła ruszyć sprawa e, Sylwestra w a. domu pana, pana na, czy... nie żeby... Ja nie słyszałem, żeby... Ja nie Pamiętaj... słyszałem że pan Gdzie pan. pan e... Dostał Ernecki junior obudził się zszedł na, na dół i zastał swoją żonę w jakiejś sytuacji stwierdził, że no niekomfortowej dla niego z jakimś kolegą kolega został tam zgnięty e, nożem no i ta sprawa no, jakoś nie może być wyjaśniona jakoś to bardzo długo trwa tam chyba nie, nie potrzeba wielu świadków, wielu dowodów różnych rzeczy, no sprawa Sprawa się ślimaczyła. No Może w garażu była w jakimś dobrym miejscu, takim rzeczywiście, nie wiem co tam może. Oleje na tym stały jak to w garażu, czy, czy nie wiem co, czy, czy jakieś koła zapasowe. <laughs> Ciężko było wyjąć. No przecież, Słuchając tego wszystkiego i patrząc na tę ich butę w telewizji, szanowni państwo, no, ja już staram się spokojnie, staram się nie zdenerwować. Um, Tutaj oglądając między innymi właśnie wczoraj pana Pieszewicza, odpowiadającemu Mitrasowi, który jest normalnym facetem, który pokazuje, pokazuje, jak to wszystko funkcjonowało. Oni robią wszystko, żeby tylko te um, tematy skierować na zupełnie inny. Zobaczcie Państwo na reakcję niezwykle spokojnego człowieka, bardzo dobrego dziennikarza, pana Marciniaka w Tofanie. Przecież to już nie wytrzymywał chwilami, kiedy tamten pan pokazywał mu nagłe wpłacenie 90 tysięcy dolarów w kwietniu za no, prywatne, prywatne, de facto działania nienależące się z puli PKO-u dla jego, dla jego rodziny. To nagle w jednym momencie przyszedł chłop i zapłacił 90, czy, czy nie, żona proszę, płaciła 90 tysięcy dolarów. I żona, która została zatrudniona w banku i tutaj są pewnego rodzaju pretensje, że ta pani tam nic nie musiała robić. Tak jak Czernecki tylko że nie za jakieś grosze, które dla nich stanowiły tam pensja tam 30 czy tam. Dwadzieścia parę tysięcy złotych, tutaj już było 160 tysięcy miesięcznie. Rozumiecie Państwo? I to jest to, dlaczego ja nawiązuję do Czarneckiego, To jest to, co, co by było, jakby, jakby Jarosław Kaczyński wygrał z pisem kolejną kadencję? No, co? Państwo. I oni więcej. mówią, że 100 miliardów jest 100 miliardów. Jak jest 100 miliardów? Najwyżej 3 miliardy rocznie. Najwyżej. Jakie jest 100 miliardów? Ja on to sam, to sam przyznaje. Szanowni Państwo, historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Jeszcze tylko, szanowni Państwo, do 21 sierpnia, bo potem wejdzie nowy numer, więc kto jeszcze nie ma, chciałby przeczytać o Nikolasie Flamelu, alchemiku z Harry'ego Pottera, który jest postacią historyczną, nieoczekiwanie. To nie wymyśliła go J.K. Rowling, a jedynie pożyczyła sobie z historii a także o tajemniczej śmierci Marilyn Monroe. Czy to było samobójstwo, zabójstwo, a może po prostu wypadek? Tutaj jest rozwiązanie zagadki. Trzecia historia, którą polecam, to jest mój tekst o najemnikach. Kto nie czytał, a chciałby się dowiedzieć czegoś od... To jest taki poczet najemników polskich od Zawiszy Czarnego z XV wieku przez lisowczyków, którzy byli takim polskim... No to jest tak, byśmy współcześnie mogli porównać polscy wagnerowcy roku wieku XVII, szanowni państwo. Tylko mieli, mieli renomę dużo gorszą niż, niż wagnerowcy. Jeszcze w XVIII wieku matki straszyły swoje dzieci lisowszczykami, a straszyła pół Europy, bo chłopaki się. Dali we znaki i w Austrii, i w Czechach, i, i w Niemczech, Szanowni Państwo. W momencie byli tak brutalni, że korzystający z ich usług cesarz Maksymilian ich w pewnym momencie odprawił, bo doszedł do wniosku, że co prawda wygrywają, ale w pr są z tego gorsze niż, niż zyski ze zwycięstw. No, i jeszcze historia bez cenzury, szanowni państwo. No i polecamy też książkę pani Izabeli Peck. To jeszcze nie kupił, to polecamy Tomku. Panie Rosłowie pan Rysow po 17.30, znowu te pana bzdury już idą. No, są, są w taki sposób wyjaśniane i to przez ludzi, którzy dawniej by te rzeczy. Zupełnie inaczej traktowali. To znaczy pan Jacek Siewiera, szef WBN-u, już podpułkownik Jacek Siewiera, mówi o tym, że już bardzo daleko posunięte są te, te działania, do tego, żeby polska armia liczyła 300 tysięcy ludzi. No, rzeczywiście, jeżeli chodzi o, i, i o sprzęt i o te wszystkie działania. Związane nawet z rekrutacją do armii, czy pewnymi przywilejami, którzy mają e, otrzymać ludzie e, idący do wojska, czy o tej płynnej rezerwie, to znaczy zupełnie inaczej ustawione, ustawione e, działania, działania e, rezerwistów. E, e, to jest niezwykle ważne. I te pana bzdury, że przyjdzie Tłuski i on armię i ten świetny plan Błaszczaka porozwala, no, no po raz kolejny gdzieś, gdzieś to. Wie pan, nie wytrzymuje próby czasu. Także panie Kaczyński, bardzo się z tego cieszę. Nie wiem, pan chyba się trzęsie, jak pan słyszy o tym kontrakcie z Amerykanami na 96 Apache. Wie Pan co, to już Pan się chyba nauczył, pan, chociaż pan, pan mu opowiadał, że HIMARSy są potrzebne po to, żeby rozbić czołg w odległości 500 kilometrów. No, no nie wiem, co, do czego potrzebny jest HIMARS, jeżeli to ma zrobić i w jeden czołg na 500 kilometrów, to raczej nie nie bardzo. Ale takie, takie Apache, wie Pan, no kilkanaście takich Apache w sytuacji, kiedy będą jakieś rosyjskie tutaj a taki zagony pancerne rzeczywiście mogą zrobić jad A my będziemy mieli 96. By wam się to nie udało, ale co jest najważniejsze, będzie do tego offset. Wie Pan, to takie coś, że się w Polsce coś produkuje, że my, że my z tego coś mamy. Jeszcze to takie to nie tylko wydajemy, ale coś z tego mamy, Panie Kaczyński. To jest dla Pana nieosiągalne, ale Pan może prędzej zrobić sobie jakiś offset w więzieniu. Nie to, że Pana zamknął, to może Pan tam jeszcze pracować. Coś zrobić. Małe rzeczy naprawdę. Cieszymy się z małych rzeczy. Coś Pan posprząta, coś Pan umyje, sam Pan się nauczy prać. To jest niezwykle ważne. Do więzienia, Panie Kaczyński. Po prostu do więzienia. No ja mówię do zobaczenia.